jeżeli szkolnictwo już przewidywałoby takie kierunki, to wystarczy tylko, żeby podstawy, tak, żeby podstawy były przekazane właśnie uczniom na poziomie szkół technicznych, bo faktycznie nie w każdej branży potrzeba osób po studiach. Mogą być to technicy i tak jak tutaj koledzy również wspominali, elektrycy, mechanicy i też znajdą w tej branży pracę. Szkolenia, które później już następny etap, tak jak z tytułu powiedzmy tych elektrowni wiatrowych, firmy, które zatrudniają, one wysyłają pracowników na szkolenia. I tutaj właśnie potrzebna jest osoba, która ma minimum informacji na ten temat i tak jak ten mój kolega, ten kolarz, który nie ma w ogóle pojęcia o tym, nauczył się tego w trakcie pracy i wystarczyło mu, tak jak mówiłem, 2 lata pracuje już tam, jest zadowolony, ale po roku on już wiedział dokładnie, co ma robić. I myślę, że tutaj no i też jesteśmy dumni z tego, że Polacy, polscy uczniowie no są bardzo mądrymi ludźmi i na świecie zdobywamy jednak tą pracę, której inni obcokrajowcy nie mogą zdobyć. Tak? Polacy jednak mają lepszy umysł, myślę, techniczny. I tutaj w tej sytuacji byśmy właśnie poszukiwali rozwiązań, tak jak mówiliśmy, przez stowarzyszenie próbujemy dotrzeć do ministerstwa i możemy w tym kierunku iść dalej. Powiem tak, no jak najbardziej nie każdy musi skończyć studia i tu się z tym zgadzam. Tak jak powiedziałem, branża OZE jest mocno powiązana, więc osoba, która kończy liceum czy technikum ekonomiczne, administracyjne, jak najbardziej w tej branży znajdzie dla siebie miejsce. Technikum elektryczne też. Technik mechanik ma pewien fach w ręce, potrafi majsterkować, poradzi sobie z montażem, więc jak najbardziej myślę, że z tego średniego wykształcenia ludzi jest potrzebnych tak naprawdę najwięcej, bo tutaj tej pracy jest sporo przy każdym projekcie, a dopiero osoby, które kończą studia, które mają kierunek właśnie OZE czy energetykę, tu tych stanowisk pracy jest jakby zdecydowanie mniej, bo one są posiłkowane przede wszystkim technologią, tak? Nie używają kartki długopisu, nie używają kalkulatorów, robią to już systemy komputerowe, trzeba tylko odpowiednio interpretować dane i wyciągać z tego wnioski, więc to jest mocno już taki proces zmechanizowany i wspomagany technologicznie, tych ludzi będzie potrzebne tych mniej, ale osób, które dookoła są zaangażowane w każdy projekt, to jak najbardziej, którzy skończą, mówię, technikum ekonomiczne, nawet technikum administracyjne z chęcią przygarniemy. U nas jak najbardziej, jeśli przychodzi osoba, która chce podjąć staż, nikomu nie zamykamy drogi. Mamy przykłady osób, które przyszły na staż, same sobie załatwiły ten staż, zostały u nas firmy na stałe, bo znalazły miejsce, sprawdziły się i są, tak? My teraz te osoby będziemy inwestować, wysyłamy je na kursy, na szkolenia, zobaczymy, w którym kierunku chcą się rozwijać. Może ktoś podejmie teraz studia, zostanie inżynierem, może ktoś zostanie specjalistą od dofinansowań, może ktoś się zajmie dotacjami. My po prostu chcemy z tych osób wyciągać jak najwięcej i chcemy je też delikatnie ukierunkować. Bo jeśli ktoś jest, wiadomo, najlepszy od wszystkiego, no to mówią, że jest od niczego, więc warto też lekko się ukierunkować. To jeszcze może dopowiem jedną rzecz odnośnie, no, co robimy w kierunku właśnie rozwoju. Dbamy o to między innymi o swój biznes, który prowadzimy i nie mamy zamiaru akurat go likwidować i ja też w branży OZE chcę zostać dalej i robić to ile tylko będzie można. I właśnie dlatego to nasze stowarzyszenie też walczy z sytuacją, która obecnie nas została i będziemy wszystko robili, żeby ten rozwój właśnie znowu ruszył tak jak było 5-6 lat temu. Kiedy zaczynaliśmy, kiedy były obietnice właśnie, że mamy się rozwijać, inwestować to, zainwestowaliśmy kupę pieniędzy, kredyty bankowe też musieliśmy akurat wziąć i skończyło się tak, że zostawiono nas na pastwę losu i mamy się martwić sami i o to walczymy, także dzięki myślę naszym ruchom jako organizacja, która za chwilę myślę będzie też już jako izba występowała, wtedy mamy większą siłę przebicia i będziemy naprawdę na każdej płaszczyźnie politycznej czy nawet finansowej, gdzie to w interesie też banków jest, będziemy walczyć o to, żeby ta branża się rozwijała. Także tak możemy zapewnić, że robimy coś w tym kierunku. Nie, na pewno nie zamkniemy tego tematu. No, branża hydrotechniczna, odnosząc się do Pani, ma troszeczkę inne wymagania. To nie jest tak do końca energetyka prosumencka, mimo że też rozproszona. Na pewno wykształcenie na poziomie technika lepiej się sprawdzi w takich rozwiązaniach na mniejszą skalę.
hydrotechnika jednak jest tutaj bardzo odpowiedzialnym obszarem i wymaga dobrych inżynierów w swojej specjalności. U nas na etacie pracują też inżynierowie z tytułem doktora. No to jest jednak wymagające i tu ewidentnie przeznaczone dla ludzi, którzy lubią wyzwania i oczekują ciekawej pracy.